Nowenna za przyczyną sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Wśród zmienności tego świata tylko Bóg jest Twą opoką, ocalenia Twego twierdzą, zamkiem nigdy nie zdobytym. Tam, gdzie wschód ma swój początek, życie Twoje się zaczyna. Zapowiedzią jest pokoju, pojednania wśród chrześcijan. Gdyś opuszczał kresy wschodnie, Twoje serce tam zostało, by na zawsze już pozostać źródłem łaski pojednania. Ziarnem jesteś obumarłym, dziś z Twej śmierci życie tryska, bo nad śmierć mocniejsza miłość, która rodzi plon stokrotny. Tak jak świeca płoniesz jasno, blaskiem chwały Chrystusowej, z aniołami dziś sławimy życie Twoje, Stanisławie. Sługo Boży, nie przestawaj za swym ludem orędować, w kłótniach, waśniach i niezgodzie. Bądź ratunkiem dla nas słabych, Bogu Ojcu i Synowi, z Duchem siedmiorakiej łaski. Chwała, cześć i uwielbienie za kapłana tak wielkiego. Amen. Dzień drugi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który serce swojego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swoje życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów. A mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Sługa Boży Stanisław Szulmiński wstąpił do seminarium duchownego już jako dojrzały człowiek. Miał 23 lata, a jego decyzja jest dobrze przemyślana. Chce poświęcić się służbie Bogu, pracując na rzecz innych ludzi.
Z biegiem lat coraz bardziej będzie w nim dojrzewało pragnienie stania się żertwą ofiarną za pojednanie chrześcijańskiego wschodu i zachodu. Motorem wszystkich jego działań będzie miłość, której doświadcza od Boga i którą pragnie się dzielić z innymi. Modlitwa sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego. Boże w Trójcy Jedyny, Tyś jest Bogiem miłości i Ty sam wskazujesz nam na miłość doskonałą jako źródło radości doskonałej. Miłość jest prawem najwyższym w stosunkach Boga z ludźmi. Odwieczna miłość Boga, jak słońce, światłem swoim opromienia wszystko. Wszelka miłość stworzona, czysta i szlachetna, jest tylko odblaskiem słońca miłości Bożej. Promienie tego słońca w obu kierunkach biegną poprzez świat, spływają z nieba na ziemię jako miłość Boga do ludzi i wracają z ziemi do nieba jako miłość serc stworzonych do Boga, Stwórcy i Ojca. W świetle tego słońca zrozumiałym się staje wszystko, co działo się i dzieje na ziemi. Stworzenie świata, zbawienie ludzkości, dzieje poszczególnych narodów i dzieje mego życia. Wszystko to jest dziełem Twojej miłości, Boże i Ojcze mój. Podziwiamy i uwielbiamy Twoją wszechmoc. Czcią i bojaźnią przejmuje nas Twa sprawiedliwość. Ale i wszechmoc i sprawiedliwość Twoja mówią nam przede wszystkim o Twojej miłości. Bo Ty, o Boże, jesteś miłością i wszystko, co czynisz, czynisz z miłości, dla miłości i przez miłość. Amen. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, oręduj za nami. Siewco pokoju, oręduj za nami. Apostole pojednania, oręduj za nami. Miłośniku zgody i jedności, oręduj za nami. Mistrzu życia duchowego, oręduj za nami. Nauczycielu katolickiej wiary, oręduj za nami. Wzorze kapłańskiej posługi, oręduj za nami. Pasterzu owiec zagubionych, oręduj za nami. Lekarzu dusz zranionych, oręduj za nami. Opiekunie opuszczonych, oręduj za nami. Strażniku wygnańców, oręduj za nami. Podporo umęczonych trudem pracy, oręduj za nami. Obrońco niesłusznie skazanych, oręduj za nami. Nadziejo bitych, torturowanych i poniżanych, oręduj za nami. Umocnienie prześladowanych, oręduj za nami. Mężny wyznawco Chrystusa, oręduj za nami. Niestrudzony sługo braci, oręduj za nami. Wojowniku miłości, oręduj za nami. Drogowskazie prowadzący do zgody i jedności, oręduj za nami. Postulatorze dialogu ekumenicznego, oręduj za nami. Nasz wielki orędowniku u Boga, oręduj za nami. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, który z tak wielkim oddaniem spieszyłeś z pomocą innym ludziom, że wolałeś stracić własne życie, aby ocalić choć nielicznych od ognia wiecznego potępienia. Bądź dzisiaj naszym przewodnikiem po drogach zbawienia. Wskazuj drogę do przebaczenia i pojednania. Niech Kościół jaśnieje jako wzór miłości i wzajemnej służby. Doprowadź do końca Twoje dzieło apostolatu pojednania. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.